Z nami kolejny gość, dr Michał Skwarzyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Przed chwilą gościliśmy tutaj polityków, przedstawicieli przeciwnych sobie obozów politycznych. Pod koniec rozmowy pojawił się wątek mandatów poselskich ministrów Kamińskiego i Wąsika. To jest sprawa, którą żyje polska klasa polityczna. No i tutaj również pani poseł z panem posłem nie mogli dojść do ładu, kiedy zadałem, zdawać by się mogło, proste pytanie. Mają mandaty, czy nie mają tych mandatów? To samo wygląda, jeśli chodzi o autorytety prawne. Profesorowie, prawnicy wypowiadają się. Jedni mówią, mają mandaty, inni nie. Co ma myśleć o tym wszystkim zwykły człowiek, który na prawie po prostu się nie zna? Panie doktorze. Proszę państwa, sytuacja jest dość prozaiczna i sytuacja jest tak naprawdę prosta. Dlatego, że w państwie prawa o tym, czy ktoś ma jakieś uprawnienia, decyduje albo nasz samorząd, tak jak jest na przykład, nie wiem, w adwokaturze, tak jak jest u państwa w redakcji, to redakcja decyduje, czy pan jest redaktorem tego wydania, tak, w gazecie decyduje właściciel, kto jest redaktorem naczelnym, potem decyduje, kto jest redaktorem poszczególnych działów. A w przypadku parlamentu, to kto jest parlamentarzystą, decydują wyborcy. To jest chyba oczywiste. Wyborcy mieli świadomość sporu o sytuację panów Wąsika i Kamińskiego, to znaczy czy to ułaskawienie, którego dokonał pan prezydent za pierwszym razem, jest skuteczne, czy nie. I mimo wiadomości o tym sporze podjęli decyzję wyborczą o powierzeniu mandatu posłów na Sejm. I jeżeli my ich teraz chcemy pozbawiać mandatu poselskiego, no to przecież tak naprawdę wyrzucamy do kosza głosy tych wyborców, którzy na nich głosowali. Ale panie doktorze, druga strona, ja tutaj trochę będę występował w roli adwokatus diaboli, no bo nie mamy przedstawiciela tej drugiej, nazwijmy, większościowej koalicyjnej strony. Ta druga strona mówi na taki właśnie argument, który przed chwilą pan sformułował, mówi, no cóż, ale był wyrok sądu okręgowego jakby później, no i ten wyrok zgodnie z konkretnymi paragrafami anuluje ich mandaty. No de facto wygasił je pan marszałek Hołownia, ale w wyniku tegoż właśnie wyroku. Proszę państwa, jest fikcją to, co jest mówione w mainstreamie, że dochodzi do jakiegoś automatycznego wygaszenia mandatu, bo gdyby to było automatyczne, to decyzja, a w zasadzie postanowienie pana marszałka Hołowni nie byłoby potrzebne. Mało tego, jeżeli by to była decyzja wyłącznie automatyczna, nie byłoby kontroli sądowej takiej decyzji. A tu mamy sytuację taką, że musi postanowienie wydać marszałek, bo może być właśnie sytuacja taka nietypowa jak ta, w którą mamy do czynienia w tej sprawie. Po drugie, to postanowienie marszałka jest kontrolowane przez Sąd Najwyższy. I czy się komuś podoba, czy nie, zgodnie z polską konstytucją i zgodnie z polską ustawą o Sądzie Najwyższym, kompetencje do rozpoznania tej konkretnej sprawy miała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, kontroli spraw publicznych i kontroli nadzwyczajnej, ta, która przez część środowiska prawniczego nie jest uznawana, ale jest nieuznawana z tego powodu, że wynika to z błędnej interpretacji orzecznictwa europejskiego. Dlatego, że nikt nie kwestionuje w Europie, a przynajmniej nie robi tego TSUE, faktu, że to są sędziowie i nikt nie kwestionuje tego, że w przypadku mandatu posła i tak jak mamy tutaj jednego i drugiego, mamy do czynienia ze sferą, która nie jest objęta prawem unijnym. Czyli mamy do czynienia z sytuacją taką, w której tak naprawdę, nawet patrząc, popierając orzecznictwo TSUE, my nie możemy zakwestionować kompetencji Izby w tym zakresie wobec tych posłów. Panie doktorze, pozwoli pan, że dopowiem trochę do tego, co pan mówi. Czyli to, co słyszymy bardzo często ze strony polityków obecnej koalicji, ze strony także profesorów prawa, którzy wspierają tą linię, to są tak naprawdę o tym, że właśnie, że ta izba nie jest izbą i nie ma prawa się wypowiadać, nie ma prawa wydawać wyroków. Te wyroki są i orzeczenia są nieważne. To są tylko tezy publicystyczne. I nawet jeśli milion profesorów prawa wypowie się w jakiejś gazecie bądź w jakiejś telewizji, to dalej będą tylko tezy publicystyczne. Znaczy, no milion profesorów prawa nie zmieni ustawy. Żeby zmienić, należy przeprowadzić ją przez Sejm, Senat, uzyskać podpis pana prezydenta i opublikować ją w dzienniku urzędowym, jakim jest dziennik ustaw. I
Przepisy prawa są jasne, która kompetentna jest izba do tego rozpoznania i która się wypowiedziała w tej sprawie. To, że się wypowiedziała inna izba bez podstawy prawnej, to jest jej własne działanie, ale to nie ma charakteru wiążącego, dlatego że charakter wiążący ma w tym zakresie izba, która jest wskazana w ustawie. I nie można kwestionować bytu całej izby, dlatego że to nawet nie wynika z tego prawa europejskiego. Ale to profesor Piotrowski ma rację. Nawet jeżeli przyjmiemy, że jest jakiś problem z tą izbą, to ono dotyczy tylko i wyłącznie stosowania prawa Unii Europejskiej. A wybory parlamentarne w Polsce nie są realizacją w oczywisty sposób prawa Unii Europejskiej. I to, czy oni są posłami, jest oczywiste, bo wypowiedział się Sąd Najwyższy w tej sprawie. Jeżeli jesteśmy państwem prawa, a za takie się mienimy, to proszę pamiętać, że to prawo ma być decydujące i interpretacja tego prawa należy do sądów. To nie może polegać na tym, że jakiś polityk sobie uzna, że tego sądu, tej izby, czy tak jak jest z Trybunałem Konstytucyjnym, tego sobie nie uznamy, a to sobie uznamy, bo tak nam pasuje i tak nam jest wygodnie. To jest zresztą bardzo destrukcyjne dla państwa. Po drugie, dlaczego tutaj marszałek Hołownia się pośpieszył z decyzją? Dlatego, że my nie mamy do czynienia ze zwykłą sytuacją od zwykłego ukarania kryminalnego posłów. My mamy do czynienia z sytuacją taką, kiedy ci dwaj panowie mają w oczywisty sposób, jeżeli nawet nie ograniczą, to myśli nawet pozbawieni prawa do obrony. Proszę zwrócić uwagę, kto sądził ich sprawę w pierwszej instancji, że to był sędzia bardzo mocno zaangażowany politycznie, bo on później wziął udział w tej słynnej prowokacji z rzekomym Tomaszem Lisem. Więc jaki taki sędzia zapewnił standard, o którym tak mówi opozycja chętnie, o którym mówi też Sąd Najwyższy tak bardzo chętnie, jaki on zapewnił standard rzetelnego, bezstronnego procesu tym osobom? A potem proszę zwrócić uwagę, że oni na drugiej instancji bronili się w sposób bardzo prosty z ich punktu widzenia. My mamy w imieniu Rzeczypospolitej akt łaski od prezydenta. Proszę pamiętać, że sądy nie sądzą we własnym imieniu. Sądy sądzą w imieniu Rzeczypospolitej. I co mówią ci dwaj panowie? My mamy akt najwyższego urzędnika państwowego, czyli głowy państwa, który mówi, że korzysta z łaski i my dalej się w tym procesie w ogóle nie bronimy. I w imieniu Rzeczypospolitej sąd ich skazuje. Tylko nikt się nie skupił nad tym, że z punktu widzenia ich praw podmiotowych, ich praw człowieka, oni się zasługują decyzją. I znów, panie doktorze, na moment wciela się w rolę adwokatu z diaboli, bo pada także z ust profesorów prawa na ten argument, który pan właśnie przytoczył, kontrargument w postaci nawet takiej anegdotycznej wręcz, że dano rozwód jeszcze przed udzieleniem ślubu, tak? Czyli... Ja dlatego mówię o zupełnie innej płaszczyźnie tej sprawy. Ja nie mówię o płaszczyźnie uznania, czy akt łaski prezydenta pierwszy był skuteczny, czy nie. Ja uważam osobiście, że był. Ale proszę państwa, nawet jak nie był, to przecież z punktu widzenia praw podmiotowych tych osób, którzy korzystają z prawa człowieka do obrony, ich to kompletnie nie interesuje. Jak się Duda nie jest w stanie porozumieć z Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym, to jest ich sprawa, a nie oskarżonych. To wy się macie dogadać. Ja jestem w państwie prawa, dostałem od organu państwowego uprawnionego do wydania aktu łaski dokument akt łaski. Mnie nic więcej nie interesuje. Państwo się nie dogadujecie, to jest wasza sprawa. Obywatel nie może mieć sytuacji takiej, że ma z pieczęcią i z podpisem dokument urzędowy wydany w imieniu Rzeczypospolitej i on nie ma mocy prawnej, bo coś tam. To, że się organy dogadują, to mają sobie to organy wyjaśnić. Obywatel nie może ponieść na włos uszczerbku w takiej sytuacji, bo na tym polegają prawa człowieka. A tu jest taka sytuacja. Oni mają taki dokument, bo mają akt łaski prezydenta z 2015 roku i mogą mieć jakiekolwiek inne orzeczenie. Ich to już nie powinno dotykać. Jak taki spór powstał, to państwo ma być zorganizowane poprawnie tak, praworządne, że konsekwencje takiego sporu nie dotykają człowieka. A tutaj dotknęły tych dwóch osób. Także tutaj doszło do bardzo radykalnego, moim zdaniem, złamania praw człowieka tych osób konkretnych. Moim zdaniem oni mają wiążące oczywiście mandaty oba, immunitet i tak dalej. I to wszystko, co się stało się ze złamaniem prawa. Czekamy, jak ta sytuacja się rozwinie. Oczywiście staramy się cały czas ją obserwować, relacjonować państwu. Panowie ministrowie byli naszymi gośćmi, udzielali wypowiedzi. Myślę, że nieraz jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Miłego dnia, do widzenia. Ja, żegnając się z państwem, pragnąłbym tylko podziękować za wsparcie, którego nam państwo cały czas udzielają. To może być także wsparcie finansowe. Jest nam ono potrzebne i będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach potrzebne. Namawiam też państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Widzicie państwo, liczba subskrybentów rośnie stale. Zbliża się już do miliona. Za chwilę moje miejsce w studiu zajmie Michał
Krześniewski, by przedstawić Państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.